Decyzja o wyborze dalszej drogi kształcenia na pewno ma duży wpływ na przyszłość każdego młodego człowieka. Zarząd Powiatu w Oświęcimiu co roku organizuje powiatowe targi edukacyjne, aby ułatwić młodzieży dokonania wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. 9 kwietnia targi te odbyły się w Powiatowym Zespole nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Oświęcimiu oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego. Była to kontynuacja imprezy mająca charakter pikniku edukacyjnego, który rozpoczął się 2 kwietnia w Kętach. Myślę, że to jest taki ostatni z tych etapów ogólnych dla całego systemu oświatowego. Od tego momentu szkoły już w sposób bardzo dynamiczny będą z tą ofertą wychodzić indywidualne. Robiły to do tej pory, odwiedzały placówki i myślę, że nasilenie tych działań dalej będzie miało miejsce już indywidualnie ze wszystkimi szkołami, ale każda szkoła będzie szukała swojego miejsca, uderzając, powiem tak kolokwialnie, w te miejsca, w te placówki gimnazjalne, z których potencjalnie może liczyć na pojawienie się w naszym systemie oświatowym. Udało się przeprowadzić takie 3 etapy targów edukacyjnych. Myślę, że każdy, kto był zainteresowany, mógł pełną wiedzę posiąść na temat tego, czym dysponujemy, jakie możliwości zawodowe i w szkolnictwie ogólnym mamy do dyspozycji. Także z zarzutu niedoinformowania na pewno jesteśmy w 100% zwolnieni. Ja nie ukrywam, że taką formułę, jaką mamy w chwili obecnej, prowadzimy po raz pierwszy, czyli takie targi faktycznie otwarte na wolnym powietrzu, bardziej w formie piknikowej, aniżeli w formie takiej zamkniętej. Formuła jest nowa. Zamysł był taki, żeby dotrzeć do rodziców. Bo jakoś tak chyba do rodziców jeszcze nie dotarło, jak ważna jest ta decyzja, którą teraz gimnazjaliści muszą podjąć. Chyba nie bardzo wiedzą, że szkolnictwo ponadgimnazjalne jest tak mocno zreformowane, że jak podejmie 16-latek teraz decyzję, to ona jest właściwie później nieodwracalna. Jest jeszcze później miesiąc czy dwa, kiedy uczniowie się mogą przenosić ze szkoły do szkoły, ale później to już jest bardzo trudno. Więc myślę, że nie tylko uczniowie sami powinni podejmować tą decyzję, ale rodzice powinni ich w tym wspierać. Podobnie jak tydzień temu w Kętach, szkoły ponadgimnazjalne z powiatu oświęcimskiego zaprezentowały się na scenie, gdzie można było zobaczyć m.in. występy wokalne, taneczne i aktorskie oraz na przygotowanych stoiskach, na których każda placówka prezentowała indywidualnie swoje zalety, osiągnięcia i możliwości. W taki sposób, aby zachęcić jak największą ilość gimnazjalistów do skorzystania z ich oferty. No, nasza oferta jest bardzo szeroka. Mamy klasy technikum, technik logistyk, technik spedytor, technik pojazdów samochodowych, informatyk, nową klasę e-sportową, gdzie mamy dodatkowy przedmiot uzupełniający tworzenie gier komputerowych. Mamy technika mechatronika, który się cieszy bardzo dużą popularnością. No i nasza klasa liceum, nasza perełka, tak zwane liceum policyjne. Panuje w niej bardzo miła atmosfera. Nauczyciele są dla nas mili. Zawsze nam pomogą. W szkole możemy się dużo nauczyć. Możemy gotować własne potrawy. No i naprawdę pomoże nam to później w przyszłości, w dalszym rozwijaniu się. Ponieważ jest przyjazna, ma dużo zalet takich jak wspaniali nauczyciele, dobry poziom kształcenia. Jest też klasa technologii chemicznej, do której notabene uczestniczymy. Mamy dużo fajnych zajęć, Łukasz, powiedz coś. Ale też myślę, że takim jednym z dużych plusów tego kierunku jest to, że mamy nowe laboratorium, dobrze wyposażone, no i to jest właśnie taki plus tego wszystkiego, że możemy w dobrym kierunku się kształcić i na dobrym sprzęcie i w dobrych warunkach. Ta szkoła po pierwsze w rankingach, w perspektyw i w powiecie osiąga wysokie wyniki. Chodziłam tutaj też do gimnazjum, więc znam tą szkołę, wiem jacy są nauczyciele i wiem, że naprawdę warto wybrać tą szkołę. Jestem zadowolona. Mamy klasę matematyczno-fizyczną, rozszerzoną matematyką, fizyką i językiem angielskim. Biologiczno-chemiczną z rozszerzoną biologią i chemią i poszerzoną matematyką. Klasę humanistyczną i matematyczno-geograficzną. Oprócz stoisk szkół ponadgimnazjalnych w targach udział wzięli Powiatowy Urząd Pracy oraz doradcy zawodowi.
Doradca zawodowy jest to osoba, która, że tak powiem, na podstawie rozpoznania predyspozycji zawodowych i zainteresowań zawodowych ucznia oraz ofert lokalnego rynku pracy jest w stanie, że tak powiem, bardziej doradzić uczniowi, prawda, w wyborze swojej drogi życiowej. Później możemy wykonać różnego typu dodatkowe testy predyspozycji zawodowych. No i przede wszystkim podpytujemy młodzież, czym jest zainteresowana, jak widzi swoje marzenia, prawda, zawodowe, kim chciałaby być. No i szukamy drogi, ścieżki, prawda, do realizacji, bo młodzież bardzo często myli, prawda, że tak powiem, ofertę powiatowych szkół z kierunkami, które by chciała rozwijać. Targi edukacyjne stwarzają gimnazjalistom i ich rodzicom niepowtarzalną okazję do gruntownego zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych, a także porównania ofert i wybrania tej najlepszej. W trakcie targów uczniowie mają również możliwość zapoznania się z kierunkami kształcenia, zasadami rekrutacji, a także niezbędnymi informacjami, które ułatwiają im podjęcie decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej.